Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineer z astronautą Karimirim. O, powiem wam, nagrywanie poradników w ilościach masowych to jest jakiś horror. Jak ktoś ma dobry patent na ochrypnięte i pieczące gardło od dużej ilości mówienia, to jak najbardziej jestem za. No, poza tym witajcie na mojej już prawie sprawnej, prawie działającej platformie. Jeszcze pewne usprawnienia tutaj dorzuciłem w postaci tych oto kubkaczy kamienia, bo się sobie uświadomiłem, że nie miałem w poprzednim odcinku zrobionego właśnie systemu na eliminację gruzu. No i taki system oczywiście powstał. No, pluje nam tutaj kamieniami na lewo i prawo, jak widać, w bardzo malowniczy sposób. Nie da się ukryć. Posiadam generator grawitacji, który sprawi, że te wszystkie kamienie będą leciały w przestrzeń kosmiczną, co z drugiej strony tak naprawdę chyba w sumie wszystko jedno było, bo jak sami widzieliśmy na załączonym obrazku, limit przedmiotów, które mogą się unosić swobodnie w przestrzeni kosmicznej, był chyba dość niski, wbrew pozorom. Wiecie, aż mnie korci, żeby pójść sprawdzić, ale powiem wam, że i w momencie, kiedy pozbędziemy się tej sztucznej grawitacji w tym miejscu, która ma dość ograniczony zasięg, bo łapie tylko tych dwóch moich kubkaczy, to powiem wam, że to wygląda strasznie śmiesznie, wbrew pozorom, bo obawiam się, że jednak no szkoda trochę, nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, będę musiał zmniejszyć limit, zwiększyć limit. Nie sądzę, żeby przycięcia miały związek z ilością wolno latającego gruzu, wbrew pozorom. Ale, dobra, powiedzmy, że tymczasowo tak, no, przywróćmy stan faktycznie taki, jaki powinien być do eliminacji tych odpadów mimo wszystko. No, one wiadomo, będą gdzieś znikały, ale wiecie co wam powiem? Teraz tak sobie uświadomiłem, że jeśli podniósłbym limit śmiecia do jakichś dziwnych wartości, to tak patrząc na kierunek, w którą stronę zdecydowałem się, żeby było to wystrzeliwane, śmiałbym się jak głupi, gdyby się okazało, że te wszystkie kamienie spadają nam na powierzchnię Księżyca prosto na głowę. Jak dobrze widzieć, że wszystko działa jak należy, przynajmniej próbuje. Dok się zacumował, krecik się przykleił i w sumie chyba nawet nic nie wybuchło. I nie widziałem nawet, żeby się coś gieło, więc jesteśmy połączeni z główną przeładunkową bazą. Troszkę mnie stresuje jedna rzecz, mianowicie zapasy lodu na Dankonie zmniejszyły się do około 500 tysięcy. Tutaj mam ekrany, które w ostateczności w końcu postanowiłem, że nie będą zsynchronizowane z tymi programowalnymi blokami. Skrypt do ich obsługi działa w tej chwili na Dankonie. A że Dankon stał się jednym gridem z naszą resztą tej platformy, no to i te oto monitory działają jako tako. Czyli tylko tutaj widzę się... tutaj tylko czcionkę widzę, muszę zmienić. Font size, ktoś pamięta ile tam było? 0,8, 0,6? Chyba 0,8. brak konfiguracji wszystkiego. 0,8. Wygląda dobrze, teraz wygląda nieźle. Power time 99, tutaj coś nie działa. Ice 1,3 miliona. Chyba ok, więc w najgorszym wypadku możemy włączyć oxygen generatory. No, dodam konie, niech przerabiają wszystko, co się da. Reszta tych monitorów na razie chyba wystarczy, żeby było. Strasznie wkurza ten blur, tyle wam mogę powiedzieć. Batteries power time. Tak, baterie są były. Bo to jest power time na baterie. 99% naładowania i że są wyłączone, to nie mają czasu rozładowania. Hydrogen tanki są na 50%. 1,3 miliona lodu. I dobra, niech się produkuje swoją drogą. Co tak kurde mało? Czyżbym zapomniał zapisać gry poprzednim razem? Dobra, powiedzmy sobie, że czy tutaj jeszcze hydrogen tank mogą coś zrobić. Ten hydrogen tank. Wszystkie są na stockpile'u. A to są te nasze nowe, też im włączymy stockpile.
proszę bardzo, niech się napełniają. Maszyna działa jako taka. Dobrze, to jest tak, dark code jest podłączony, tutaj działa. Nasz spawacz, miałem problemy z kolektorami. Okazało się, że połowa kolektorów jest przypisana do czegoś innego i nie jestem to ja. Dobrze, że nie byli to kosmiczni piraci, bo mogłoby być słabo, gdybyśmy mieli włączone uzbrojenie. Na szczęście okazuje się, że w ostatni czwartek, tak, poprawiono znowu baga z wieżyczkami strzelającego w poprzek grida do asteroidów. No, fajnie, znowu. Mimo z tej strony, że znowu to naprawili. Wracając do tematów związanych, krecik. Przetestowałem sobie te jego wiertła. No, powiem wam, są świetne, są genialne. Ja je po prostu uwielbiam. Problem... cholera, jesteśmy pełni. Problem niestety jest z nimi taki, że będę musiał przerobić chwilowo tą konfigurację. Trochę mnie to wkurza, bo muszę zaprząc do tego spawacza, ale tylko właściwie po to, żeby łapać nadmiar przedmiotów. Trochę również dołujące jest to, że nie mogę użyć twin grinderów, również ze spawacza, ponieważ przy pierwszej próbie ich uruchomienia i pocięcia tych wierteł może się momentalnie okazać, że zaraz zaczniemy ciąć kadłub krecika. One mają po prostu taki długi zasięg. Jest to strasznie, strasznie dołujące, jeśli o mnie chodzi. I pod tym kątem akurat niepraktyczne, ale spróbujmy na razie rozwiązać ten problem. Numer polega głównie na tym, że widzicie, obciąłem dwa wiertła, już jestem całkowicie zapełniony towarem. Zróbmy tak. Przestawmy na momencik krecika, spawacza gdzieś w tą okolicę, żeby był bliżej, żeby nie musiał zbyt daleko biegać. Musimy przeprowadzić delikatną modyfikację tej sekcji. Z układu, który mam w tej chwili 3 na 5, musimy zrobić układ 4 na 5 po to, aby otwór, który nasz krecik kopie w następnej skale, w asteroidzie, był o wystarczających rozmiarach, o wystarczającej proporcji, aby cała konstrukcja krecika mogłaby się w nią zagłębić. Dlatego teraz w tym miejscu to będzie bardzo, bardzo nietypowo. Z tego co pamiętam, krecik kiedyś posiadał reflektory, żeby było lepiej widać, co się dzieje. Ale od kiedy naprawili oświetlenie, to, że one by się znajdowały między tymi wiertłami, jest totalnie, totalnie niepotrzebne. Po prostu teraz już to światło nic nam nie daje, a my i tak nic nie widzimy. Gdzie są conveyor tube? A my potrzebujemy conveyor junction. No i oczywiście potrzebne są interior plate, żeby to zbudować. Interior plate weźmiemy sobie z rury. A może nie? Nope. Musimy w takim razie zalosować interior plate ze spawacza. Interior plate. Dobra. Tyle będzie wystarczyło. OK. Czyli mamy główny conveyor junction. No i tak naprawdę w tym miejscu można by już zainstalować twin drilla. Zainstalujemy go w ten sposób. Wiecie, co mnie dołuje? Żeby to musiał po raz kolejny te drille mocować. Nie, to jest złe słowo. Po raz kolejny te drille konfigurować. No po prostu ile można, ale za to chcę wprowadzić również pewne usprawnienie, które pozwoli mi obserwować, co się dzieje przed nami, czyli tak jak normalnie, znalazłaby się gdzieś tutaj w tym miejscu rura, no to tym razem będziemy mieli w tym miejscu okno, otwarte okno, które pozwoli nam na obserwację, już tu metalowa płyta, pozwoli nam na obserwację otoczenia. Musieli... Tak, wszystkie wiertła w ten sposób należy pociąć i przenieść na nowe miejsce. Strasznie to będzie wkurzające, będę to robił po jednym najwyraźniej, inaczej się
inaczej się po prostu nie da, bo nasze EQ nawet w, no, w maksymalnym rozmiarze jest po prostu za małe, żeby to ogarnąć. Nie. A umieszczanie tych twin wierteł bliżej niż co te dwa otwory jest totalnie bezużyteczne pod pozorom. Trochę żałuję, że się nie da ich jeszcze bardziej rozsunąć, żeby to jakoś miało sens. I również poza kamerą. Teraz no, najchętniej to bym się w ogóle udał również w celu pospawania. O, tu mamy konektor jeszcze, jest niedospawany. Malutki, oczywiście zabraknie komputerów, bo po co? Udałbym się również gdzieś tutaj w tą okolicę odczepił Horusa. Odczepił Horusa i poleciał nim na czubek wieży, bo to nam tylko pozwoli na sprawniejsze jego załadowanie. I w momencie, kiedy on już się tam znajdzie i będziemy posiadali kontrolę nad... O, chyba. Tak. I będziemy posiadali kontrolę nad całą resztą systemu. Musimy się odczepić. Czyli 3 off. Dobra, jesteśmy oddzielnym gridem. Silniki. Silniki i żyroskopy włączone. Lecimy. Mam nadzieję, że nie przyhaczymy o żadną skałę. Nie. Dobrze zrobiliśmy, że... Ale chcemy zostać w środku. Dobrze zrobiliśmy, że umieściliśmy naszą platformę do przeładunku w tym miejscu. Miałem nosa, jeśli chodzi o... Stój! O! No! No, z jakiegoś powodu, widzieliście to, nie uruchomiły się nam silniki wszystkie. A to już jest któryś raz. Podobną sytuację miałem z naszymi małymi kubkaczami, które to miały usuwać nadmiar tych kamieni. Też w momencie uruchomienia reaktorów nie chciały one specjalnie współpracować. Musiałem je włączyć i wyłączyć, silniki mam na myśli, ponownie. Dobra, inertia dampeners. Włączmy to. Przenieśmy się. No, zobaczcie. Widzicie, co się dzieje? Silniki w ogóle te. Jedne są włączone, drugie są wyłączone. Chyba muszę zainterweniować w postaci... może się dlatego włączyły, bo ja na Darkonie... Nie, to bez sensu. I on. Small Horus Iron Thruster. Or Iron Off. Dobrze? Off. Teraz powinny wszystkie reagować. Dobra, jest lepiej chyba, jest chyba lepiej. Dobrze, teraz możemy spokojnie przydokować tutaj na tej platformie. Sposób dokowania jest w dalszym ciągu dziwny. strasznie mało praktyczny jest ten sposób tutaj dokowania. A, jeszcze muszę dodatkowo uważać, aby sterować precyzyjnie, tak, żeby właśnie nie zaczepić goleniami. Kurczę, strasznie... Jakby wiedział, że taki będzie problem, to bym umieścił te konektory w innym miejscu. I z dwojga złego chyba to się da załatwić. Musiałbym tylko podmienić silniki gdzieś w kadłubie, żeby te konektory były jakoś sensowniej umocowane. Dobrze, spróbujmy je włączyć na obecną chwilę. A i hello, we have touchdown. Jesteśmy właściwie w domu. Możemy wyłączyć silniki, żyroskopy i... reaktor, tak naprawdę, to go chyba musimy dodać dla porządku Bubble Groups. Ile tak właściwie jest reaktorów na Horusie, bo już nie pamiętam. Serio, dwa? Alblux, Hor, reaktor. No, Horus, large reaktor. Patrzcie, mamy dwa reaktory. Trzy nawet. Dobrze, to uruchomy pasek, tutaj block on off. Jeden, drugi. Zastanawiam się, może dlatego mam trzy reaktory, z czego jeden duży, tylko po to, aby w momencie, kiedy lodujemy w atmosferze, żeby duży reaktor pracował, natomiast dwa mniejsze są dla lotów w przestrzeni kosmicznej, kiedy najbardziej energożerne silniki nie funkcjonują. Dobra. Więc teraz musimy w takim układzie sprawić,
Gdzie my to zrobić? Gdzie my to zrobić? Cholercia. Kombinuję nad miejscową na ten wodór. Spróbujmy sobie umieścić gdzieś ten LCD panel. Założę się, że nie będę w stanie go zrobić, LCD panel. Chyba, że użyjemy tego nowego z moda. Sprawdźmy, gdzie to jest? G, K, LCD. LCD, Clear LCD, Medium, Large. Czym się różni Medium od Large? Spróbuj. Pamiętamy, Large jest cały taki tej wielkości. Jak to wygląda? Czy jestem w stanie go umieścić gdzieś w jakimś sensownym miejscu, żeby on się trzymał? Tak średnio, nie za bardzo, bo tu jest okno. A co z tym miejscem? No, najwyraźniej mogę go umieścić na suficie. A gdybym chciał go umieścić jakoś inaczej. Na przykład tu. Widok nam zasłoni delikatnie. Będziemy mieli martwą strefę. Ale w tym miejscu, zamiast tego okna, to się może nawet udać. Powiem wam, że jakoś to wygląda. Musiałem go przesunąć jeden blok do tyłu. I na razie jest tylko coś dziwnego w związku z tym, że z jakiegoś powodu nie wyświetla mi danych, ale nie jestem również pewien, czy to nie ma przypadkiem w związku z tym, że Horus w tej chwili jest przydokowany przez dwa konektory. To nie, a chociaż może jest to i wina, dlatego że jest przydokowany przez tylko i wyłącznie konektory, nie przez merge bloki, tak jak Duncan. Ewentualnie zawsze można winić po drodze znajdujące się te konwersortery. No dobra, ale to wcale nie przeszkadza nam uruchomić system w trybie standalone. To tylko muszę skrypt skopiować. Już w sumie jestem przygotowany, głowa mi się tak bardzo nie obraca. Ale tak, zobaczcie, tam jest szkło na zewnątrz i jest jeden taki monitor, ale zastanawiam się, czy na przykład jednak nie wsadzić tych LCD-ków tu do środka. To nie wygląda źle i mam nawet miejsce na dwa. Jeden z tej strony, jeden z tej strony. No, Portego nawet zmieściłby się jeden tutaj na środku. Nie wiem, wiecie, nie jestem przekonany. Ten wygląda całkiem spoko. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, bo tu na środku jednak się nie uda, bo mamy kolizję z blokiem szkła. To nie. To w najgorszym wypadku po prostu tutaj umieścimy w takim razie drugi. One są dwa identyczne, zaraz jak odpalę skrypta, niestety komputer wyskoczył do góry nogami, bo po prostu nie było gdzie innego postawić, ale powiem wam, że to miejsce bardzo wdzięcznie mu pasuje. Tak, mi się osobiście to jego umieszczenie w tym miejscu podoba. No, poza tym strasznie kujący w oczy z bardzo niebieskim kolorem, ale dobra, pół biedy. Umieściłbym drugi blok komputera tutaj, ale tu już znajduje się nasz medbay, więc póki co nie za bardzo ta symetria tutaj się w jakiś sposób sprawdzi. No, może jakby się uparł i umieścił go tak, albo może to nie jest głupi sposób. Ale tutaj dla odmiany musimy mieć dostęp do generatora powietrza, więc tutaj też póki co odejdzie. W najgorszym wypadku umieścimy kolejne bloki komputera tutaj pod tymi timerami. Umieściłem dwa, żeby mieć tak na wszelki wypadek, jakby drugi komputer chciał wykombinować. Więc powiedzmy sobie, że mamy jeszcze miejsce na różne dziwne rzeczy, które byśmy chcieli zrobić z Horusem. Dobrze, mamy programmable block i od razu go zmienimy core nazwę. Edit Brokes Workshop. Jak się nazywał ten skrypt? On tu gdzieś tutaj jest. Nie, Edit Configurable Automatic LCDs. Dobrze, check code. Wszystko się zgadza. Remember and exit. Argument. Tam chyba nie było argumentów, ale nie jestem pewien. Zobaczmy sobie programmable block done. Done programmable all LCD. Team 2. Team 1. Programmable all LCD. To jest chyba to.
to może wyjdźmy, bo interesuje nas argument. Argument 0, 0, 0, 0. Dobrze, czyli to powinien być ten kod. On tutaj chyba jest. W 100% się... No dobrze, spróbujmy, run. Coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. W takim razie odpalmy naszą kostkę. Kostkę. Pewnie jest do góry nogami, momencik. Gdzie jest ten jej włącznik? Nie ma włącznika? O, tu jest, dobrze. Dobra, tu jest włącznik. K. Hor timer block. Powinno być dobrze. Delay, 1 sekunda. Setup actions. Programowa block. Block. Hor programowa block. Run. Dobra. No i to chyba powinno być ok, prawda? Start. I on co? I on będzie tykał? A, jeszcze musimy... Dobra, jeszcze jeden timer block. Timer block. I musimy dodać jeszcze hor timer block do całego kompletu, żeby zrobić go od nowa, żeby się zapętlił. Czyli... Dobrze, start bodajże. To się robiło? Jakoś tak, start. I dobra, cyka. Cyka, słyszymy, że działa. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. I tak, najwyraźniej LCD-ki ruszyły i wyglądają całkiem spoko. Nie, tamten jest chyba tylko czcionkę. Czcionkę ma za dużo, bo strasznie skacze. No, słuchajcie, informatyzacja jak stąd do tamtąd. Pytanie tylko się pojawi takie techniczne, bo poza tym, że dopalacze go nie zbuchną, tak naprawdę czy... Siądźmy z tego kokpitu. Tam w ogóle nic nie widać na zewnątrz, prawda? Coś widać, ale tak nie do końca. Tu wygląda zdecydowanie lepiej. Przynajmniej można przeczytać te cyferki bez konieczności ślipienia się strasznie w tamten ekran, czyli niestety ten ekran stąd wyleci. W najgorszym wypadku możemy go zawsze zastąpić czymś innym, jakimś na przykład sztucznym horyzontem albo wysokościomierzem, gdyby była taka potrzeba, więc na razie zostanie nam ten ekran mimo wszystko. Jeszcze tylko na odchodnym jedna rzecz. Wyłączyliśmy jetpack, nie mamy grawitacji. Tutaj popełniłem błąd z tymi catwalkami, bo zobaczcie, dałem sobie panel oraz taki podwójny catwalk dwustronny, nie? I w tym momencie jeszcze tego nie byłem świadom, ale strasznie sobie odciąłem dostęp do tego sterowania tym conveyor sorterem, dlatego bardzo chętnie zamienię ten catwalk podwójny z przyciskami na catwalk, to jest catwalk pojedynczy z przyciskami. Nie. O, teraz powinno być lepiej. Jak to? Może niekoniecznie w takim kolorze, przełączmy to na default. O, teraz powinno być znacznie lepiej, jeśli chodzi o sterowanie. Ja wiem, to są szczegóły. W najgorszym wypadku przecież w ogóle ja z tych guzików prawdopodobnie nie skorzystam. Ale gdyby zaszła taka potrzeba, no to wtedy jakoś tak zawsze będzie lepiej zawsze skorzystać z tego manualnego sterowania. Inna sprawa, że te conveyor sortery, one są nawet jeszcze nie podnumerowane, więc łatwiej by mi i tak było korzystać z tych oto sterowań dołączonych, więc równie dobrze mogę w tej chwili od razu wejść w menu tego conveyor sortera i wyłączyć napływ. Natomiast teraz nie pozostaje mi nic innego już, tylko tak, po pierwsze ogarnąć kresika, żeby był lepszy, po drugie muszę zatankować Horusa wystarczającą ilością, czego się tak odbijam dziwnie, wystarczającą ilością materiałów budowlanych, aby móc po raz kolejny polecieć na Księżyc i dokończyć to, co żeśmy tam zaczęli. Żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie wiem, wydobycie lodu się będzie kroiło czy coś, bo na tych sterydach są jakieś mimo wszystko resztki. Jak je doklejałem, to zadbałem o to, żeby były surowce, ale najwyraźniej trochę mi nie wyszło. Więc również prawdopodobnie Horus doczeka się niewielkich modyfikacji, jeśli chodzi o
sterowanie. A, patrz, jednak coś żeśmy tutaj wygięli, lądując wtedy, tak, uderzając ostro o kamienie. Doczeka się niewielkiej przeróbki, jeśli chodzi o możliwości sterowania i pozostawania w zawisie. Nie jestem pewien, w jaki sposób to zrobię. Prawdopodobnie skończy się tylko na zmianie sterowania silnikami wodorowymi, bo w tej chwili posiadam tylko funkcje włącz wszystkie, włącz wyłącz wszystkie tak naprawdę, a koniec końców po prostu prawdopodobnie Horus skończy na tym, że będę miał tutaj dwa albo no, cztery może pod spodem silniki wodorowe tylko po to, aby utrzymywały go one w zawisie nad powierzchnią w najgorszym wypadku. Tak, nie, dzięki temu reszta silników nie będzie zużywała tej energii. A jak już będziemy chcieli z powierzchni odlecieć, to widzieliśmy na załączonym obrazku. A, nie widzieliście, bo leciałem z atmosfery poza planetą na głównych silnikach. No właściwie to jest dokładnie parę sekund ciągu i wylatujemy siłą rozpędu już na tych głównych silnikach wodorowych z tyłu. Zobaczymy. Dobra, podejście drugie do lądowania jeszcze przed nami. A tymczasem w tym odcinku Space Engineering z astronautą Kerbieri to już będzie wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.